Tu reaktor stylu, kłania się Michał Dziadosz, porozmawiamy dzisiaj o garniturze. Oczywiście o garniturze formalnym, gdyż jeśli mielibyśmy rozpatrywać temat garnituru na wszelkich możliwych płaszczyznach, nie wyszlibyśmy z tego studia przynajmniej przez 3 dni. Dzisiaj porozmawiamy o garniturze formalnym. Jaki garnitur kupić, jeśli żadnego nie mamy, chcemy mieć garnitur w miarę uniwersalny i chcemy mieć garnitur na eleganckie okazje. Jak zawsze pojawia się od Was wiele interesujących pytań. Jaki powinien być kolor pierwszego garnituru? Otóż przede wszystkim raczej nie czarny. Dlaczego? Dlatego, że o ile w przypadku butów czarny jest najbardziej uniwersalnym kolorem. No a jeśli butów, to wiadomo, że przechodzimy też do paska, wiadomo, że przechodzimy też do ewentualnej torebki. Chociaż torebka u faceta to temat kontrowersyjny, no ale gdzieś trzeba trzymać paszport, pieniądze, bilety, portfele, dowody rejestracyjne, kluczyki. A dobrze by było, gdybyśmy nie mieli powypychanych kieszeni, bo to wygląda okropnie. No ale o torebce powiemy kiedy indziej. O ile w przypadku butów kolor czarny jest w miarę oczywisty, jako tych podstawowych butów, tych pierwszych butów, tych najważniejszych butów, o tyle w przypadku garnituru nie. W przypadku garnituru, podobnie jak wiele poradników w stylu, polecamy garnitur granatowy, to znaczy ciemnogranatowy, im ciemniejszy tym lepszy, lub ciemnografitowy garnitur. Bardzo elegancka jest również szarość. Oczywiście im ciemniejsza, tym lepiej, bo wiadomo, że szary kolor obroni się prawie zawsze, ale wieczorem jasna szarość nie wygląda najlepiej. Natomiast czarny garnitur dopiero później. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że czarny garnitur nie będzie zbyt uniwersalnym garniturem. Za dnia będzie wyglądać głupio. Oczywiście za chwilę się odezwiecie, no przecież Antonio Banderas w Desperado wygląda znakomicie w czarnym garniturze, w słońcu. No dobrze, ale ja zadam pytanie, ilu z nas wygląda jak Antonio Banderas? No niewielu, także trzeba naprawdę specyficznej urody, żeby dobrze wyglądać w czarnym garniturze za dnia. I tak, czarny garnitur powinniśmy raczej zarezerwować za dnia wyłącznie na okazje pogrzebowe. Natomiast wiadomo, że wieczorem czarny garnitur będzie bardziej wskazany niż jakikolwiek inny. Ale z kolei, jeśli kupimy garnitur czarny jako ten uniwersalny, głupio będzie go nosić za dnia. Dlatego najbezpieczniejszy jako ten pierwszy będzie garnitur w kolorze granatowym, prawie czarnym, ale granatowym, lub bardzo ciemnografitowym. I na tym poprzestańmy. Co do materiałów, im więcej wełny, tym lepiej. Wiadomo, że poliester czasami musi być, przynajmniej w takiej domieszce 10%. Wówczas garnitur będzie się lepiej zachowywać, w tym sensie, że będzie bardziej wdzięczny w prasowaniu, w noszeniu, nie będzie się tak strasznie gnieść, będzie się szybciej prostować. Natomiast przede wszystkim powinniśmy dbać o to, żeby był to garnitur w większości wełniany. Jeśli mamy możliwość, żeby to było 100% wełny, no to w ogóle idealnie, tak naprawdę. Natomiast unikajmy rzeczy akrylowych i rzeczy, w których sztuczne materiały przeważają nad materiałami naturalnymi. Im bardziej naturalnie, tym lepiej, jednak wszystko zależy od naszych możliwości finansowych, dlatego że, wiadomo, im więcej domieszek sztucznych, tym garnitur będzie tańszy. Znajdźmy, jak zawsze, złoty środek. Jeżeli uda nam się trafić na granatowy, prawie czarny garnitur lub grafitowy, prawie czarny garnitur z naturalnych materiałów za 1000 zł, to będzie to absolutnie naturalny wymiar cenowy. Natomiast nie płaćmy za sztuczne materiały tyle, ile byśmy normalnie zapłacili za naturalne. Uważam, że uczciwą ceną za garnitur, który jest zrobiony z materiałów sztucznych, to są okolice około 200 zł mniej więcej. Więcej się raczej dawać nie powinno i w ogóle raczej kupować takiego garnituru się nie powinno, chyba że naprawdę mamy słabą sytuację finansową i musimy sobie jakoś poradzić. Natomiast jeśli nie mamy słabej sytuacji finansowej i nie musimy sobie jakoś poradzić, szukamy czegoś w miarę dobrego, zacznijmy od garnituru z naturalnych materiałów troszeczkę droższego. Jak dobrać rozmiar? Czytelnicy mają na myśli przede wszystkim rękawy i nogawki. Co do rozmiaru ogólnie, moi drodzy, przede wszystkim to nie może być garnitur za duży, pływający, ponieważ lata 90. się już skończyły. A to, że chłopcy dzisiaj noszą garnitury przyciasne, to też nie powinien być żaden miernik. Powinniśmy raczej starać się chodzić w rzeczach dobrze dopasowanych. Niezbyt luźnych, niezbyt obcisłych. Co do długości rękawa, musimy zawsze mierzyć marynarkę z koszulą, dlatego że kawałek koszuli musi wystawać, a z kolei rękaw przy opuszczonej ręce powinien mniej więcej dotykać okolic delikatnie za zegarkiem. Natomiast nogawka powinna
tylnią częścią opierać się na tylnej części buta, natomiast przednią powinna swobodnie, ale bez marszczenia się leżeć na przyszwie, czyli tej okolicy, gdzie są sznurówki. Rękaw koszuli powinien być dłuższy mniej więcej o centymetr rękawa marynarki. Ale tak naprawdę dobry krawiec dobrze wam doradzi, miła pani w sklepie również dobrze wam doradzi, jeśli zapomnicie o naszych radach i jeśli będziecie mieć jakieś wątpliwości. Natomiast kanony mówią mniej więcej to. Marynarka jednorzędowa. Który guzik w przypadku marynarki jednorzędowej, czyli takiej, która posiada jeden rząd guzików, powinien być odpięty, a który zapięty? No ostatnio się przyjęło, że ten ostatni guzik na samym dole ma być rozpięty. Zawsze. Natomiast nie ma jakiegoś takiego mocnego obowiązku w kanonach. W kanonach wszystkie guziki są zapięte. No ale skoro tak sobie wszyscy wymyślili i dzięki temu możemy być uznani za bardziej eleganckich, to już rozpinajmy dla świętego spokoju ten najniższy guzik. Natomiast co w przypadku siadania? Jak siadamy, to czy rozpinamy marynarkę, czy nie? Otóż wśród starych dżentelmenów, bez wątpienia, jest zwyczaj rozpinania marynarki, bo to sprawia, że marynarka się nie gniecie, ruchy są swobodne i jest taki po prostu sygnał. Wstajemy, zapinamy marynarkę, siadamy, rozpinamy marynarkę. Nic skomplikowanego. Natomiast ostatnio pojawiły się różne głosy w internecie, czy na pewno, bo przecież jak się siada na konferencji prasowej, to głupio to wygląda, jak brzuch jest wywalony, że jednak korzystniej na zdjęciach się wychodzi, kiedy marynarka jest zapięta. No dobra, jeśli jesteśmy postaciami publicznymi, które są obfotografowywane, to możemy usadowić się tak, żeby tej marynarki ostatecznie nie rozpinać. Natomiast kanon jest taki, że jak siadamy, to raczej ją rozpinamy. Aczkolwiek wiecie, no... Serial Miami Vice pokazał, że można cały czas biegać z rozpiętą marynarką i też się jest fajnym facetem, no ale nie każdy jest Donem Johnsonem, to jest z kolei inna sprawa. I chłopaki w Miami Vice, jak tutaj podpowiadacie, nie biegają w formalnych garniturach, ale James Bond biega w formalnym garniturze. Pojawia się takie pytanie, czy z kolei ostatni guzik rękawa, ten najbliższy dłoni, rozpinamy, bo w niektórych marynarkach są one fabrycznie rozpięte, w niektórych są fabrycznie zapięte, w niektórych można rozpiąć, w niektórych z kolei nie można rozpiąć. Nasze stanowisko jest takie, że jeżeli możemy rozpiąć, bo mamy taką strukturalną możliwość, to rozpinamy, bo tak mówi etykieta. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, to na pewno nikt nas nie uzna za pięciogwiazdkowych chamów. Więc spokojnie. Czy pod krawatem guzik powinien być zapięty, czy powinien być odpięty? Bo często się widzi facetów z odpiętym guzikiem. Guzik pod krawatem powinien być zawsze zapięty. Chyba, że jesteśmy w sytuacji już półformalnej, wówczas możemy troszeczkę się wyluzować, ale polecamy dobrać taki rozmiar kołnierzyka, żebyśmy się w nim nie dusili i żebyśmy nie musieli rozpinać guzika, bo nam jest źle. Zasada jest taka, że guzik powinien być zapięty i koniec. Pojawia się też pytanie, co z kolei z takimi koszulami, gdzie są guziczki przy kołnierzyku? Czy można do nich nosić krawat, czy nie można? Nie można. Nie nosi się do takich koszul krawata. Pojawia się takie pytanie, to dlaczego na wielu amerykańskich filmach są takie przykłady? Dlatego, że na wielu amerykańskich filmach są takie przykłady, bo w Ameryce ludzie się tak ubierają czasem. Ale nie jest to zgodne z etykietą i nie jest to zgodne z kanonami. Kiedy zdejmujemy marynarkę, a kiedy nie wolno zdejmować marynarki? W sytuacji formalnej nie zdejmujemy marynarki nigdy. Czy widzieliście kiedyś polityka, któremu podczas święta narodowego robi się za gorąco i on się zaczyna rozbierać? Raczej nie bardzo. Protokół raczej tego zabrania. Marynarkę zdejmujemy wtedy, kiedy atmosfera naprawdę się rozluźnia, kiedy popijemy sobie na przykład na weselu, wtedy można zdjąć marynarkę. Kiedy się robi naprawdę tak gorąco, że wszyscy zdejmują już marynarki, no to my też zdejmijmy marynarkę. Lub wtedy, kiedy wiemy, że naprawdę oficjalna część imprezy jest zakończona i naprawdę nie musimy już uczestniczyć w czymś nad wyraz uroczystym, nad wyraz oficjalnym. Ale oczywiście to nie oznacza, że macie na weselach szybciej popić, żeby szybciej zdjąć marynarki, bo chłopaki z reaktora tak powiedziały. Nie, nie, spokojnie. Trzymamy się raczej tego, jaki jest ogólny klimat i czy ogólnie można. Jaka kurtka i czy w ogóle kurtka do garnituru i jaki płaszcz? Piszemy o tym szerzej w takim naszym artykule 50 rzeczy, które zapobiegają wtopie w jakiejkolwiek sytuacji. I tam w części o stroju formalnym jest mowa, że raczej nie powinniśmy sportowej kurtki zakładać do garnituru. To powinna być jednak kurtka elegancka, czyli przede wszystkim taka, której materiał jest w miarę delikatny i szlachetny, nie jest sportowy, nie jest casualowy, nie jest roboczy, której długość jest dłuższa niż długość marynarki, to jest oczywiste,
Natomiast najlepiej, jeśli oczywiście do garnituru założymy formalny płaszcz. Najlepiej w kolorze ciemnogranatowym. A jak jest bardzo mroźno, to czy można być w zimowej kurtce? Jak najbardziej. Oczywiście można być nawet w kurtce puchowej, ale zadbajmy o to, żeby ta puchowa kurtka jak najbardziej przypominała, nawet do złudzenia, elegancki płaszcz. Czyli może to być płaszcz puchowy w ciemnym kolorze, bez aplikacji, bez napisów, bez kombinacji, bez napisu Authentic Super Sport i będzie dobrze. Jak długi powinien być płaszcz? Pojawia się takie pytanie. Ja bym je jeszcze uzupełnił, jaki w ogóle powinien być płaszcz pod kątem rozmiarów. Wydaje mi się, że idealny płaszcz to taki płaszcz, w którym będzie nam w miarę wygodnie, czyli taki, powiedzmy, że długością do kolan, albo w najgorszym wypadku zatyłek. Natomiast, jeśli chodzi o jego rozmiar, niech on będzie dopasowany, ale kupując płaszcz, zawsze mierzmy płaszcz na marynarkę, albowiem można się naprawdę ostro pomylić, jeżeli będziemy mierzyć płaszcz na t-shirt albo na sweter. Zawsze dostosujmy płaszcz do marynarki. Jak przechowywać garnitury, pojawia się takie pytanie. Moi drodzy, otóż uzupełniłbym je jeszcze, że nie tylko jak przechowywać, ale ogólnie jak konserwować. Przede wszystkim nie chodzić cały czas w tym samym przepoconym garniturze codziennie. Dać garniturowi odetchnąć, wywietrzyć go, kiedy go z siebie zdejmiemy. Regularnie dbać w zaufanej pralni o to, żeby garnitur był odpowiednio konserwowany, nieniszczony. Nie brudzić garnituru za często, żeby nie oddawać go do pralni za często, bo garnitur prany za często w pewnym momencie zgubi swoją naturalną strukturę. Także uważajmy również na to. Natomiast bez dwóch zdań powinniśmy mieć specjalny pokrowiec i w tym pokrowcu trzymać garnitur, tak by garnitur się nie kurzył. Warto by było też uzupełnić pytanie o płaszcz i o kurtkę, jeśli chodzi o buty zimowe, to znaczy jakie buty zakładamy do garnituru, jeśli jest zimno. Odsyłam Was oczywiście do artykułu na temat butów zimowych do garnituru, także może to będzie najprościej zaprosić Was do lektury. Natomiast oczywiście wiadomo, że nie zakładamy butów sportowych, ani traperów, ani butów turystycznych, ani trekkingowych do garnituru. Staramy się, żeby te buty były zbliżone jak najbardziej do butów formalnych, aczkolwiek wiadomo, że zimą zawsze będą to musiały być buty wyższe, zawsze będą to musiały być buty bardziej potężne. Skórzana podeszwa, choć jest najbardziej elegancka, raczej zimą odpada. Także będziemy musieli zastanowić się nad opcją bardziej bezpieczną. To chyba byłoby już tyle, jeśli chodzi o takie najprostsze ujęcie tematu pierwszego podstawowego formalnego garnituru. Mamy nadzieję, że udało Was się przekonać, szczególnie młodych ludzi, którzy idą na studniówkę i kupują swój pierwszy garnitur i prawie zawsze inwestują w czarny, co jest dziwne, bo później z tym czarnym garniturem nic nie mogą zrobić. Oprócz tego, żeby założyć na pogrzeb dziadka albo żeby założyć go na okazję wieczorową. Czarny garnitur już później na przykład na maturze będzie źle wyglądać. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam także na moje szkolenia, gdzie w bardziej spersonalizowany sposób dowiesz się jeszcze więcej. Pozdrawiam serdecznie, Michał Dziadosz, reaktor stylu.